piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Kiedyś dobrze było mieć sąsiada. No bo jak zabrakło chleba, a była niedziela i sklep był nieczynny, to można było spokojnie od niego ćwiartkę chleba pożyczyć. Dzisiaj sklepy otwarte prawie całą dobę. Bywało, że sąsiad też służył pomocą, kiedy na przykład jakaś awaria domagała się tego, żeby zakręcić wodę. Sąsiad wiedział, gdzie jest zawór, a potem może nawet i pomógł usunąć usterkę. Dzisiaj za dostęp do fachowca mogę sobie zapłacić po prostu przy rachunku za prąd. Więc po cóż miałbym komuś mówić dzień dobry, kiedy tak naprawdę na wszystko mnie stać, kiedy tak naprawdę być może tej pomocy nigdy nie będę potrzebował, kiedy tak naprawdę ten człowiek jest mi zupełnie zbędny. Ale bywa jeszcze gorzej. Pamiętam, no już sporo lat temu, kiedy po roku w Stanach Zjednoczonych przyjechałem na pierwszy urlop i stałem w Gdańsku na dworcu kolejowym, czekając do kasy na bilet. Kolejka była bardzo długa, no i kiedy już się zbliżałem, właściwie ja byłem przed kasami, a za mną stała jeszcze bardzo, bardzo długa kolejka, to tuż za mną zaczęła się wielka kłótnia. Para młodych ludzi, zupełnie sobie obcych, która do tej pory stała w takim luźnym szyku, nagle zaczęła się spierać o to, kto jest za mną, kto jest następny. Jakby te 10 sekund, które wymagałoby, czy których wymagałoby ustąpienie drugiemu miejsca w tej kolejce, miało jakiś zbawczy charakter. Mało tego, kiedy już podszedłem sobie spokojnie do kasy, po to, żeby kupić bilet, nagle spod taśmy w tej kolejce wybiegł pewien senior, który natychmiast zamówił bilet, wyjął pieniądze, był gotów za niego płacić i właściwie żadne uwagi, żadne zastrzeżenia, także te z mojej strony płynące, nie czyniły na nim żadnego wrażenia, jakby był zupełnie głuchy. Wtedy z tej kolejki wyszedł inny, młody, tym razem człowiek, złapał owego starszego pana za kurteczkę i powiedział: albo pan wróci do kolejki sam, albo ja tam pana zaniosę. No, na co ów człowiek rzeczywiście zrezygnował z zakupu biletu, natomiast obrzucił nas stekiem takich wyzwisk, że oczywiście przez szacunek do słuchaczy żadnego z nich tutaj nie wypowiem. I tak sobie pomyślałem wtedy, po roku bycia w Stanach, a potem już po kilku latach, że właściwie nigdy z taką sytuacją tam się nie spotkałem. I zastanawiało mnie to, bo myślałem sobie, dlaczego jest tak, że w jednej części świata ludzie potrafią być dla siebie mili, a w drugiej części świata nie. Zobaczcie, jak wiele agresji wokół nas, jak wiele złośliwości, jak wiele takiej postawy, no, którą kolokwialnie określamy mianem chamstwa. Akcja rodzi reakcję. A czy nie dałoby się może jakoś inaczej? Jakiś czas temu czytałem opowieść o pewnym amerykańskim dziennikarzu, który wspomina, jak to wraz ze swoim przyjacielem wyruszyli gdzieś tam na spacer, ale po drodze zaszli jeszcze do sklepiku osiedlowego po gazety. I sprzedawca tych gazet był bardzo niemiły, natomiast ten przyjaciel owego dziennikarza był bardzo grzeczny. I kiedy wyszli, dziennikarz mówi: czy ten sprzedawca jest zawsze taki? Przyjaciel mówi: zawsze. A ty dla niego jesteś zawsze taki miły? No zawsze. A dlaczego? No i wówczas ten przyjaciel się przez chwilę zastanowił i mówi:
ponieważ ja działam, a nie reaguję. Ja nie chcę, żeby jego zachowanie miało decydujący wpływ na moje zachowanie. Ja chcę funkcjonować w perspektywie czegoś, co my dziś jako katolicy nazwalibyśmy cnotą. Cnota to stała zdolność do czynienia dobra, która nie podlega okolicznościom i która nie zmienia się w związku z ludźmi czy sytuacjami, które w codzienności napotykam. Staję codziennie wobec pewnej pokusy. Otóż bardzo często, niestety, zdarza się tak, że mijające mnie grupy młodzieży, coraz młodszej, dodajmy, tuż za moimi plecami wznoszą obelżywe okrzyki. Zaczynają ze mnie szydzić. Tych okrzyków w brzmieniu księża to pedały, czy księża to pedofile, nie byłbym w stanie na dzień dzisiejszy zliczyć. Tak wiele ich w życiu usłyszałem. I do czego jestem kuszony? Jestem kuszony do nienawiści. Jestem kuszony do odpowiedzenia tym samym. A że jestem zdolny, żeby to zrobić, przekonują mnie myśli, które rodzą się w mojej głowie i słowa, które są częstokroć zaskoczeniem dla mnie samego. Nie robię tego. Niestety, muszę przyznać szczerze, że to nie jest jeszcze cnota. To jest zaledwie taki krótki, prosty namysł związany z pytaniem starożytnych. Qui bono? Dla jakiego dobra? Jakie dobro wyniknie z tego, że odpowiem tym samym? I mam takie bardzo głębokie przekonanie, że żadne dobro z tego nie wyniknie. A Jezus nam dzisiaj mówi rzecz zadziwiającą. Mianowicie mówi, że jeżeli w tej relacji międzyludzkiej, w jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej, ktoś ma umrzeć, to masz być to ty, chrześcijanin. I to jest pieruńsko trudne. To jest ten rys chrześcijaństwa, o którym my możemy sobie pogawędzić, dopóki on nas nie kosztuje. Ale kiedy zaczyna dotyczyć bardzo konkretnie naszego życia, widzimy, że to jest niesłychanie mozolny proces dotrzeć w ogóle do przyjęcia tej propozycji Jezusa, czy tego oczekiwania Jezusa jako realnego i jako możliwego dla kogo? Dla każdego z nas? Czy rzeczywiście jest to propozycja dla każdego z nas? Oczywiście, że tak. Ale podejmą ją w swoim życiu tak naprawdę tylko ci, którzy zważają na cel. Bo to cel jest związany z naszą decyzją o tym, jaką drogę wybierzemy i w jaki sposób po niej przejdziemy. Jeżeli nasz cel jest nadprzyrodzony, jeżeli naszym celem jest sam Pan, to nagle w naszym życiu łokcie przestają służyć do rozpychania się, a zaczynają służyć do podpierania innych. Drodzy, Jezus nie oczekuje od nas zachowywania prawa. Nie to jest naszym celem. Naszym celem jest osoba, która za tym prawem stoi. Naszym celem jest naśladowanie Boga. Naszym celem jest zjednoczenie się z Nim. Tylko taki cel, tylko tak postrzegany, nadprzyrodzony cel naszego życia może nas w istocie prowadzić do tego więcej, którego Jezus od nas oczekuje. On zdaje się nam mówić, ufam Ci i dlatego chcę od Ciebie więcej. Bo jeżeli ktoś odnowi ten świat, to będą to właśnie chrześcijanie, sól ziemi i światło świata. Aby tak mogło się stać, drodzy, potrzebujemy nieustannie Jego błogosławieństwa, a On nam go nie skąpi. Dlatego pozwólcie, że i dziś będę go dla nas wszystkich przyzywał. Niech wam błogosławi, niech was strzeże i niech was prowadzi bezpiecznymi drogami swojej miłości Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.